Byłem żołnierzem przez 22 lata, 4 miesiące i 8 dni. Skończyłem 4-letnią szkołę oficerską, kierunek rozpoznanie ogólnowojskowe. Po ukończeniu szkoły dostałem przydział do ośrodka szkolenia nurków, czyli uczyłem ludzi nurkować przez kolejne kilkanaście lat. Następnie zmieniłem pracę, zostałem dowódcą pionu ratowniczo-nurkowego na okręcie ratowniczym ORP Piast. W trakcie dwuletniej służby w Dywizjonie Okrętów Wsparcia, właśnie na okręcie ratowniczym, pół roku zostałem oddelegowany na kurs nurkowy do Stanów Zjednoczonych, konkretnie do US Navy Diving and Salvage Training Center w Panama City na Florydzie, gdzie odbyłem 3,5-miesięczny kurs nurkowy. Bardzo jestem dumny z tej części życia, ale nadszedł taki moment, że trzeba się z nim było po prostu rozstać. Siódmego października zeszłego roku zaznajomiłem się z informacją o zamordowaniu, a wcześniej torturowaniu 12-latka w Syrii, którego ukrzyżowano za to, że był chrześcijaninem. I to był taki punkt zwrotny, w którym postanowiłem rozstać się z mundurem po 22 latach. Jak postanowiłem, tak zrobiłem. Dwa dni później złożyłem wypowiedzenie stosunku służbowego i z dniem 1 lutego 2016 zostałem emerytem, a w 6 dni później siedziałem już z plecakiem na lotnisku w drodze do Iraku. Postanowiłem, że żeby podjąć decyzję, komu pomagać, jak pomagać, w ogóle, czy to wszystko ma sens, to należy wyjechać i zobaczyć po prostu, jak wygląda sytuacja bezpośrednio na miejscu. Dlatego zdecydowałem się w lutym na pierwszy wyjazd do Iraku. To było łącznie 18 dni z 14 spędzonych w północnym Iraku na terenie Kurdystanu. Tam spotkałem się z jazydami, z uchodźcami, z którymi 8 dni mieszkałem na terenie wsi Kankę, i z jednostkami chrześcijańskimi, które składają się z uchodźców i które bronią ludności cywilnej przed terrorystami. To, co zobaczyłem, było impulsem do tego, że po powrocie postanowiłem założyć fundację charytatywną, która po prostu będzie tym ludziom nieść pomoc. Taki jest cel i taki, to jest to, co teraz robimy. Thank you for your service. Thank you.
Czym różnisz się od stu kilkudziesięciu tych, którzy byli tu przed tobą? Bo tam było z największych stacji telewizyjnych, gazet, dziennikarzy, którzy przyjechali dokumentować możliwie najbardziej drastyczne historie dotyczące niewolnic seksualnych i następnie po zapłaceniu za te artykuły wyjeżdżali i żadna pomoc nigdy nie, tam nie trafiała w ich imieniu. W związku z tym pierwsze pytanie, jakie dostałem, to było, czemu z tobą powinniśmy rozmawiać, bo takich rozmów mieliśmy już setkę, dwie setki i nic się w naszej sytuacji nie zmieniło. Ja mu wtedy powiedziałem, że różnica jest taka, że ci ludzie przyjechali tu jako zawodowi dziennikarze, a ja przyjechałem tu jako dziennikarz tylko po to, żeby do was dotrzeć. Ja mam nadzieję, że wrócę tutaj jeszcze raz, co najmniej z pomocą. No i Bóg dał, że się udało. I think 50 August they are killed more than 400-500 the men in Kocho, and they are took all the girl and the woman and the children, and they are took the children, they are learning him to the Quran and praying, and if the children the age between the 10 and the 18, the ISIS took them to the ISIS military and forces to training them how they are will be terrorists, and they are took a girl for slaves, and they are open a lot of the slaves market in like in Syria, in Iraq, and in Iraq in Nineveh, in Tel Afar, in Fallujah, in Anbar, in and in Syria, in Raqqa, and they are opened the slaves market for the Yazidi, and if anyone to want to buy someone for slaves, they are if able, and each military of the ISIS, he go over time to the war, he free. Dzięki temu, że udało się spotkać ludzi, którzy zechcieli pomóc, drugi wyjazd mógł dojść do skutku już z konkretną pomocą. Pierwsza pomoc to jest rozdzielenie pierwszych 2000 dolarów do 40 kopert i wręczenie rodzinom jazyckim, które są były w najbardziej dramatycznej sytuacji, po 50 dolarów, co wystarcza im na półtora miesiąca przeżycia, na takie zupełnie podstawowe środki jak olej, ryż, mąkę, wodę, absolutne podstawy egzystencji. I am here working to camp manager. This camp we have 3,120 tents and we have 2,881 family and 16,611 person. We have many organized working inside camp. One of them, Barzani Foundation, to take all those people monthly food, about food, and Ammar Foundation by health. We have two health center inside camp. One of them, Ammar Foundation, maybe each day 300, 500 person visit in this health center. The second one, Jian Foundation, about health center. Jian Foundation, especially psychology. Each day we have 40 to 15
person visit Jiam Foundation. And inside this camp we have four schools, three of them by UNICEF. Wioskach, które są całkowicie ewakuowane, jest tam w tym momencie stacjonujące tylko wojsko. Jedna miejscowość jest utrzymywana przez siły kurdyjskie i chrześcijan, a kolejna miejscowość 3 km dalej jest w rękach ISIS, czyli tak zwanego państwa islamskiego. I my odwiedziliśmy tych żołnierzy bezpośrednio, zostaliśmy przez nich zaproszeni. Ze względu na to, że przywieźliśmy im pomoc, oni nas tam wpuścili, a następnego dnia nie wpuścili dwóch znanych ekip telewizyjnych, i to takich bardzo, bardzo znaczących, bo jak powiedzieli, jesteście jedynymi, którzy po prostu wrócili tu z pomocą. A oni mają też dość tego, że ludzie na ich tragedii robią po prostu materiały, na których zarabiają. W żaden sposób nie zmienia to ich położenia. Dlatego tak istotne jest budowanie zaufania, a nie da się zbudować zaufania inaczej niż po prostu przez to, że przyjeżdżasz tam raz, widzisz to, co zastałeś, mówisz, że przyjedziesz z pomocą i mijają 3 miesiące i przywodzisz tą pomoc. I oni to zobaczyli i w chwili obecnej traktują nas zupełnie inaczej niż inne organizacje, a to też ma dla nas znaczenie. Mieszkaliśmy z żołnierzami, nie wiem, jedliśmy z nimi śniadanie, byliśmy świadkami, jak się przygotowują do wyjazdu na front, jak się, nie wiem, uzbrajają, przygotowują. Byliśmy świadkiem tego na przykład, że wisi na ścianie certyfikat o tym, że cała jednostka jest przeszkolona w kursie zaawansowanym pierwszej pomocy medycznej na polu walki, a jak zapytaliśmy się, jakie jest ich wyposażenie w sprzęt medyczny, okazało się, że owszem, zostali przeszkoleni, ale nie mają dokładnie ani jednej apteczki. Dlatego jak odjeżdżaliśmy z linii frontu, to ja im przekazałem moją prywatną, w pełni wyposażoną apteczkę zgodnie właśnie z tym standardem, więc teraz mają jedną, tak, która spełnia każdy z tych żołnierzy, który jedzie na linii frontu, powinien mieć taką osobistą, plus powinni mieć duże dla ratowników medycznych, to już wszystkiego tam nie ma. Wszyscy wiemy, jaki tragiczny los spotkał osoby, które zostały zaatakowane przez terrorystów islamskich w Iraku i w Syrii. Wszyscy wiemy o tym, jaki tragiczny los spotkał kobiety i dzieci, które dostały się do niewoli terrorystów islamskich. Jako że działamy charytatywnie, spotkały się 3 organizacje z różnych stron Polski. Jedna z Warszawy, Estera, druga z Żywca, Fundacja Pomocy Dzieciom, i trzecia z Bojana koło Gdyni, Orla Straż. Wszyscy w trójkę And special when they was captivity, about 100 Yazidi girls suicide. They are killed themselves. Basically, when they are released, of course they are need support. A lot of them they has a psychology problem, and they are didn't have a support like psychology. At the first day they are released, they are didn't find the place to stay. Eating, drink, clothes. They have a lot of the challenge, and it's a lot. Some of them released more than 1 year, but we never find any change in her situation psychology. That is mean we need a really psychology support for Yazidi survivors ISIS to for psychology psycho trips. To jest inna kultura. Nie znamy języka kurdyjskiego, arabskiego. No to jak pomagać psychologicznie kobietom, które zostały wyzwolone z niewoli terrorystów? Co? Jak z nimi rozmawiać?
I wtedy pomyśleliśmy, że jest metoda terapeutyczna z obrębu pracy terapii zajęciowej, artoterapia, czyli terapia sztuką. Na obecnym etapie organizujemy już, próbujemy zorganizować, od nowego roku może się to uda, warsztat terapii zajęciowej, który będzie wykorzystywał sztukę do tego, aby te kobiety, tworząc piękne rzeczy, biżuterię, szyjąc jakieś piękne ubrania, były w stanie podnieść swoją wartość we własnych oczach, a też w oczach ludzi, którzy ich otaczają. Z punktu widzenia europejskiego czasem się wydaje tak, że ci, którzy trafili do obozu, to są ci, którzy mają jak gdyby najtragiczniejszy los. A jednak w tamtych warunkach się okazuje, że obóz oznacza pewną stabilizację, czyli to życie jest unormowane i jest zabezpieczone jakaś minimalny dostęp do pomocy medycznej, do edukacji, jest zapewnione wyżywienie, a tysiące ludzi po prostu tam są poza obozami i oni z różnych powodów, czasem zupełnie kuriozalnych, nie zostali uznani za nadających się czy osoby, które przysługuje miejsce w obozie. No, znamy przypadek, który tam na miejscu rozmawialiśmy na przykład z kobietą, której zamordowano męża, porwano w ciągu jednego dnia. Zostali porwani przez ISIS, mąż został zamordowany, dzieciom kazano obejrzeć ciało ojca, dwie najstarsze córki zostały porwane jako niewolnice seksualne, a ona z najmłodszą córką została zwolniona. I jak trafiła z powrotem, wróciła, dowiedziała się, że ponieważ była tylko jeden dzień porwana przez ISIS, to nie należy jej się status uchodźcy. Pomimo tego, że straciła męża, dwie córki i jest bez środków do życia z najmłodszym dzieckiem, nie ma statusu. Tak? My jej teraz przekazywaliśmy pomoc finansową na jedzenie, na docelowo, tak, tam są kupowane namioty, żeby oni mieli gdzie mieszkać, żyć. To nie jest tak, że dramat dotyczy wszystkich, którzy tam mieszkają. Pomimo tego, że Kurdystan sam jest w straszliwej sytuacji ekonomicznej. Pensje z całej budżetówki obcięto o 75%. Część jednostek wojskowych nie, od miesięcy nie ma wypłacanego żołdu i sytuacja ekonomiczna jest trudna. Ale jednocześnie po ulicach jeżdżą ekskluzywne samochody, są centra handlowe, takie, których nie powstydziłaby się Warszawa czy Trójmiasto. Są tam dobra luksusowe, tylko że jest centrum handlowe na obrzeżach Dahuk, a 8 km dalej ludzie w nocy przymarzają z dzieciakami w namiotach. To nie jest tak, że należy pomagać wszystkim. Trzeba dobrze przemyśleć, trzeba zobaczyć, kto jest faktycznie ofiarą tego, co się wydarzyło i zadbać o to, żeby ta pomoc trafiała do najbardziej potrzebujących. To jest zdjęcie kościoła, który znajduje się w stolicy i jak zobaczycie, dookoła kościoła na całym terenie został pobudowany, każdy wolny fragment został wypełniony kontenerami i pobudowano po prostu obóz dla uchodźców. Tak? Cały teren kościoła jest zajęty, tam jest biblioteka, tam są warsztaty, tam jest szkoła w jednym z tych baraków, klasy, sale lekcyjne, boisko dla dzieci zbudowano, po prostu no, wybudowano de facto wioskę, tak, umożliwiającą kilkuset osobom mieszkanie w warunkach, które pozwalają im nawet kilka lat, tak, mieszkać i rozwijać się, a nie tylko wegetować. Jednocześnie w mieście można zobaczyć zdjęcie, tak, tej parę zdjęć dalej. Tak, tam zaparkowane są w tle samochody, to jest największy meczet i nam widać też na ulicach rzeczy, no, które są nawet z punktu widzenia Polski stosunkowo ekskluzywne. Tak? Więc to są dwa światy, które się przenikają i no, nie każdego ten atak terrorystów dotknął w tym samym stopniu i w ten sam sposób. Is inside us in where we live in our homeland, but now we haven't any homeland, no dreams, no anything. It's so hard. Nice to meet you, sir. Come on.
U nas często się mówi, że nie należy przekazywać tam bezpośrednio środków pomocy, tylko należy dać wędkę, a nie bezpośrednio pieniądze. Ja mówię, że owszem, ja rozumiem, tak, popieram ten myśl, tylko jaką można dać wędkę kobiecie, która ma na przykład 7 małych dzieci i której męża zamordowano? To nie jest Europa, ona ich rano nie odda do przedszkola i nie pójdzie do pracy, tak? Ona musi za coś kupić jedzenie, nie ma żadnych środków i albo my jej damy po prostu pieniądze, albo te dzieci będą głodować, tam nie ma żadnego innego rozwiązania. Nie ma jakiejś magicznej wędki, którą można jej dać i ona sama zarobi na siebie i na 7 małych dzieci. Po prostu albo jej ktoś pomoże, albo nie. Musisz myśleć o sobie jako o moście, który łączy tych ludzi, którzy tam czekają na pomoc, z ludźmi w Polsce, którzy chcieliby pomóc. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że to, co robię, jest dobre i słuszne. Ale no, nie wyobrażam sobie, żebym w tym momencie zawrócił albo przerwał. No bo to przede wszystkim zabiłbym tam tych ludzi, którzy mi zaufali.